pisze Patryk Kuciński, myślę, że gdzieś w okolicach marca, więc odpowiadam, prowadziłem wiele rozmów. Witam wszystkich widzów kanału Z Dzwonami Przez Świat. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, dlatego że dzięki Wam, dzięki Waszej aktywności, dzięki Waszemu zaangażowaniu kanał wkrótce osiągnie, mam nadzieję, 1000 subskrypcji. Z tej też okazji postanowiłem nagrać odcinek, w którym to odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania. Prosiłem Was na naszej grupie facebookowej Z Dzwonami Przez Świat, jak również w komentarzach pod odcinkiem zapowiadającym o to, aby zadaliście mi pytania, co chcecie wiedzieć, na co mam Wam odpowiedzieć. Tutaj przygotowałem sobie całą listę pytań i żeby nie przeciągać, nie przedłużać, od razu przejdę do odpowiedzi na te pytania. Pisze Patryk Kuciński oraz Poraż Malownicze Miejsce i nie tylko. Czy jak dobijemy 1000 subskrypcji, czy będzie film z Vox Patris? Podobne pytanie zadaje Poraż Malownicze Miejsce i nie tylko. Więc odpowiadam na pytania. Tak, będzie odcinek, długo oczekiwany zresztą odcinek z dzwonem Vox Patris. Przypomnę, największym kołysanym na świecie dzwonem o wadze 55 ton. Myślę, że gdzieś w okolicach marca będzie miała premiera tego odcinka, dlatego że teraz w Krakowie, w Krakodlewie trwają ostatnie prace związane z oczyszczeniem tego dzwonu, z przygotowaniem do transportu. Oczywiście jest dzwon po testach, testach konstrukcyjnych, testach automatyki, wszystko przepięknie udało się i mam nagranie tego dzwonu, ale tak jak powiedziałem, chcąc Was zmotywować, w okolicach marca będzie, ponieważ osiągamy wkrótce 1000 subskrypcji, będzie właśnie odcinek poświęcony temu dzwonowi, także proszę o trochę cierpliwości. Kolejne pytanie to jest miejsce mocy. Tutaj jest takie pytanie troszkę techniczne, dlatego że kolega nasz posiada dwa dzwony i chciałby je ożywić, więc tutaj skontaktuję się z nim prywatnie i powiem co i jak, co może zrobić, jak mogę mu pomóc, żeby te dzwony wydawały dźwięk w sposób automatyczny i zaprogramowany. Pytanie numer 3 tutaj od naszego takiego bardzo aktywnego członka grupy, zarówno facebookowej, jak i YouTube. Od Mikołaja Czarniaka. Czy planuje Pan nakręcenie wywiadu z wysoko postawioną osobą w hierarchii kościelnej na temat zmiany obecnego stanu prawnego i przepisów dotyczących dzwonów? Ponoć aktualnie liturgia nie mówi na ich temat zbyt wiele. I to jest pierwsze pytanie. Więc odpowiadam, prowadziłem wiele rozmów właśnie z i biskupami, i arcybiskupami, nawet z kardynałami na temat pewnego porządku prawnego dotyczącego dzwonów, dlatego że teraz no nie jest to w polskim prawie w sposób taki racjonalny, usystematyzowany. Niestety dzwony, jak i Kościół traktowane są w taki sposób, bym powiedział, świecki, to znaczy Kościół traktowany jest jako zakład przemysłowy, natomiast dzwon jako maszyna i to podlega takim bardzo ścisłym i restrykcyjnym normom, jeżeli chodzi o emisję dźwięku. W dziedzinie dzwonów, w dzwonach jest to 50 decybeli, więc to jest głośność żadna, po prostu rozmowa nawet głośniejsza, ona przekracza znacznie ten poziom, którym mierzy się dzwony, nie mówiąc już o otoczeniu, o hałasie z zewnątrz, o przejeżdżających pociągach, karetkach pogotowia, czy zwykłego szumu komunikacyjnego, więc tutaj jest potrzebna tutaj legislacja, jest potrzebna prawodawstwo, nie wiem czy to powinno być, czy wystarczy rozporządzenie ministra środowiska w tej sprawie, wyłączające dzwony z tych przepisów, bo dzwony, jak wiemy, to jest przedmiot kultu, jest to przedmiot liturgiczny, występuje przy kulcie religijnym. Dzwony są związane z historią, z pewną tradycją, więc tutaj no absolutnie nie powinny podlegać pod te normy, które obecnie podlegają. Ja swego czasu
poprosiłem parę osób, czy zgodziłyby się być w takim zespole przygotowującym pewne normy związane z dzwonami i tutaj przygotowanie legislacji, więc te osoby zgodziły się, są to osoby z różnych dyscyplin naukowych, fachowcy w swojej dziedzinie, w związku z tym no jest wola, jest zespół, który mógłby się tym zająć, także myślę, że mam nadzieję zresztą, że wkrótce ta sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał, jakby dzwony znajdą swoje właściwe miejsce w przestrzeni publicznej, jak również w naszym otoczeniu, bo naprawdę no, nie trzeba wam tego tłumaczyć, jak fascynującymi są przedmiotami nie tylko sztuki odlewniczej, ale również sztuki muzycznej, sztuki zdobienniczej, więc warto, żeby te elementy uzyskały właściwe miejsce w przestrzeni publicznej, jak i w polskim prawodawstwie. Drugie pytanie kolegi to jest proponowana przeze mnie akcja, aby za opłatą zamówić u Pana odcinek i szczegółową ekspertyzę wybranej parafii. No tutaj dla Pana dodatkowa możliwość dochodu. Więc planuję oczywiście nie zarobkowo, ale żeby pokazać Wam skąd wynikają te problemy niektórych parafii, gdzie ludzie skarżą się na głośne dzwony, ludzie przeszkadzają im, dlatego że z moich doświadczeń, z badań paru sytuacji, w których miały miejsce takie protesty, wynika, że to też nie zawsze jest wina ludzi, to jest problem głębszy. Tam występują pewne problemy natury konstrukcyjnej, natury architektonicznej, złe usytuowanie dzwonnicy w przestrzeni, zły dobór muzyczny dzwonów, niezestrojenie dzwonów, więc nie w każdym przypadku jest to zła wola ludzi, czy jakieś personalne awersje w stosunku do księdza, które przekładają się właśnie, że dzwony stają się niestety tutaj adresatem skarg, protestów i jakby poniekąd w pewien sposób trochę obrywają za bardziej personalne konflikty czy problemy na linii mieszkaniec i ksiądz, więc tutaj jakby jest taka z mojej strony myśl, że pojadę w parę takich miejsc i dokonam takiej technicznej, chłodnej analizy, co tak naprawdę jest problemem i oczywiście jakie jest rozwiązanie tego problemu, co możemy zrobić, aby ten problem rozwiązać, aby pogodzić obie ze stron, aby dzwony mogły być dalej używane, oczywiście w odpowiedniej formie, czy zostać przygotowane pewien program prac naprawczych, czy przywracających do właściwego funkcjonowania. Także takie plany, odpowiadając krótko na pytanie, są. I teraz kolejne pytanie to jest, Adam Ujda pyta, jakie kryteria musi spełniać dzwon, aby nadawał się do spawania? Więc tutaj tych kryteriów jest znacznie więcej, jest dużo. Przede wszystkim pierwsze kryterium to jest takie, aby ten dzwon miał odpowiednio swoją wartość, aby był wart tego. Oczywiście dla każdej parafii dzwon, który uległ pęknięciu, jest dużą stratą i ma niesamowitą wartość. Natomiast tutaj technicznie rzecz biorąc, dzwon musi spełniać przede wszystkim kryterium materiałowe, czyli trzeba dokonać analizy składu tego materiałowego, tego dzwonu, no zobaczyć jakie tam są metale, bo głównie tutaj chodzi o zanieczyszczenia, jaki jest poziom ołowiu, poziom krzemu, żelaza, innych pierwiastków, bo to decyduje o tym, czy taka możliwość zespawania tego dzwonu jest, czy też nie, dlatego że zawartość zbyt duża pewnych składników, pewnych pierwiastków, no uniemożliwia niestety wykonanie tego procesu. Kolejne kryterium też jest takie, że jeżeli dzwon jest w sposób bardzo okazały, ozdobiony, jeżeli linia pęknięcia właśnie przebiega wśród tych zdobień. Wiadomo, że wykonując przed spawaniem należy wykonać pewne, ja to mówię, chirurgiczne cięcie tej powierzchni, aby przygotować przestrzeń pod spawanie, więc my możemy w ten sposób utracić w sposób bezpowrotny tą ornamentykę, to piękno, tą substancję historyczną, więc też należy się zastanowić, czy naprawdę warto ten dzwon spawać, dlatego że w tym momencie jest takie niebezpieczeństwo, że my już jakby, mimo że przywracamy go do życia, no tracimy tą oryginalność, więc tutaj ja w tym przypadku jestem zdania, że powinno się każdy taki przypadek analizować w sposób indywidualny, jakby nie zakładać z góry, że albo się da bezkrytycznie, albo się nie da bezkrytycznie, tylko po prostu trzeba dokonać takiej chłodnej analizy, co zyskujemy, co tracimy, a jeżeli zdecydujemy, że
ten dzwon pozostaje, że nie będziemy ingerować, możemy dzisiaj w sposób nowoczesny wykonać takiej idealnej repliki tego dzwonu. To nawet nie chodzi o to, żeby na współczesnym profilu, tylko na bazie historycznego profilu odtworzyć ornamentykę w sposób idealny, stuprocentowy, jak również badając skład materiałowy, możemy przygotować stop o tym samym składzie materiałowym, więc uzyskujemy identyczny dzwon o identycznym składzie materiałowym, o identycznym brzmieniu, o identycznym wystroju, więc możemy tamten historyczny pozostawić jako pamiątkę tych czasów, natomiast replikę taką idealną możemy użytkować i też dźwięk będzie dokładnie odtworzeniem dźwięku tego dzwonu, który jest pęknięty. Wiktor Wiejas, czy odwiedzi Pan Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu? I drugie pytanie, czy odwiedzi Pan też Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jaśle na Głowicach? Pewnie nie Głowice chodzi. Jeżeli chodzi o Zwierzyniec, to na kanale Adama Ujdy jest kilka filmów dotyczących dzwonów z tej parafii. Z tego co pamiętam, są tam dwa dzwony Jana Felczyńskiego, jeden dzwon Ludwika Felczyńskiego. No, oczywiście są dużą wartością dla parafii, natomiast z historycznego punktu widzenia no, nie jest to miejsce, gdzie rzeczywiście mogę natknąć się na coś wyjątkowego. Jest to, jak mówiłem, wyjątkowe dla parafii, natomiast z punktu widzenia szerszego odbioru niekoniecznie. Oczywiście przy okazji jasne, że ponieważ no, jestem miłośnikiem dzwonów, przy okazji chętnie bym tam zajrzał. No, z tego co widziałem, to te dzwony wymagałyby takiej poprawy mechaniki, dlatego że no, serca są w kiepskim stanie. Też to powoduje, że wierni przede wszystkim, no i wy jako widzowie nie możecie usłyszeć pełni piękna tych dzwonów z uwagi na twarde serca, już takie zużyte, więc tutaj jakby moja obecność mogłaby być związana z tym, żeby wdrożyć taki program poprawy jakości tych dzwonów i kultury dzwonienia. To samo tyczy się parafii w Jaśle, tam są dzwony z 91 roku Janusza Felczyńskiego, no to jest ta sama sytuacja, aż prosiłoby się, żeby w tym miejscu dokonać takich prac związanych też z mechaniką, z sercami, dlatego że no teraz jest to kiepskie i też ten dźwięk dzwonów no nie jest najprzyjemniejszy, a mógłby być zdecydowanie ładniejszy. Filip Szymański, jak można określić wiek oraz materiał wykonania dzwonów, co powoduje, że każdy dzwon ma inny ton i inne zestrojenie. No tutaj dzisiaj możemy, wiek dzwonów możemy określić na kilka sposobów. Przede wszystkim tak na gorąco, na podstawie kształtu tego dzwonu jesteśmy w stanie mniej więcej osadzić go w ramach czasowych. Również inskrypcje, które na tym dzwonie się znajdują, one też jakby mogą nam podpowiedzieć, z którego okresu ten dzwon pochodzi. Zresztą jak oglądaliście odcinek, który serdecznie polecam, z parafii w Bruśniku, tam na przykład sposób wyrażenia Chrystusa ukrzyżowanego, czy zgięte ma kolana, czy proste, on też powoduje, że jest to różnica w zasadzie 100-200 lat, jeżeli chodzi o historię, bo inaczej był przedstawiany Chrystus w jednym okresie, inaczej w innym okresie i to też powoduje, że możemy domniemywać, z którego okresu pochodzi ten dzwon. No tutaj są już też analizy materiałowe, możemy wykonać tu na zasadzie poprzez analizę widma, czyli w sposób spektrometryczny możemy określić też wiek, aczkolwiek tutaj mogą być troszkę nawet spore nieścisłości, więc tutaj ta analiza materiałowa, ona może wprowadzać dość duży błąd w określeniu wieku, więc to też mógłbym na ten temat nagrać odrębny odcinek, ale byłby on bardzo trudny, skomplikowany technicznie. Co powoduje, no materiał to teraz powiedziałem, jak można określić wiek, to też mniej więcej wiecie, już też o tym mówiłem i no, temat rzeka oczywiście, co powoduje, że każdy dzwon ma inny ton, inne zestrojenie. Przede wszystkim o zestrojeniu decyduje kształt żebra, bo jak wiecie, każdy dzwon w przekroju ma swoje żebro i ono jest charakterystyczne zarówno dla określonego czasu, w którym powstawał, jak i też współcześnie każda z ludwisarni no, to żebro ma wykonane w sposób lekko inny. Ono jest dosyć, są dosyć zbliżone, natomiast no, tutaj grubość na całej długości tego żebra jest różna, sposób modelowania tej krzywej tego żebra, ona też jest lekko inna i to powoduje o tym, że jedne z dzwonów są lepiej zestrojone bądź gorzej zestrojone właśnie
właśnie kształt, nachylenie tego żebra, grubość tego żebra, to jest ta subtelność, która powoduje, czy te alikwoty dobrze ze sobą się zgrywają, czy nie. Więc generalnie profile dzwonów wszystkich współczesnych ludwisarni są bardzo zbliżone, natomiast te szczegóły decydują o tym, czy jeden z dzwonów jest ładniejszy, ma lepiej zestrojone alikwoty, czy mniej. Natomiast o tonie tego dzwonu decyduje jakby proporcja, przeskalowanie częstotliwościowe na ten odpowiedni wzór. Ja go Wam może tam gdzieś w komentarzu wstawię i po prostu przeskalowując przez odpowiednią proporcję związaną z częstotliwością, czyli powiększając, no nie wprost tak, tylko proporcjonalnie to żebro, wiedząc jak to robić, uzyskujemy inną częstotliwość, a tym samym inny ton, ale to mówię, to jest opowieść na kolejny odcinek, dlatego że to, jak wspomniałem, są pewne tematy rzeka, które no, wymagają szerszego wyjaśnienia. Kacper Maniak pyta, jaka jest zasada działania napędu z silnikiem liniowym i skąd pomysł na takie rozwiązanie, które dziś jest chyba najlepszym ze wszystkim? Otóż zasada działania silnika liniowego jest bardzo prosta. Jest to niczym innym jak zwykły silnik rotacyjny, klatkowy, z tą różnicą, że jakby rozcinając ten silnik rotacyjny i rozkładając go, uzyskujemy silnik liniowy, czyli jest induktor, czyli stator, który jest uzwojony i wytwarza pole magnetyczne, i jest ta druga część, która jest w silniku rotacyjnym, która się kręci, czyli rotor, i tutaj to jest bieżnia, czyli biegnik w przypadku silnika liniowego, i to jest jakby najprostsza odpowiedź. Oczywiście grubością szczeliny zmieniamy sprawność, a co za tym idzie moc tego silnika. No jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że nie ma połączeń mechanicznych, jest odporny na warunki atmosferyczne, nie wymaga smarowania i to jest jego niewątpliwa zaleta, natomiast ma też szereg wad, o których nagram specjalny odcinek, silniki rotacyjne versus silniki liniowe, bo to jakby też każdy przypadek należy rozstrzygać indywidualnie, to nie jest tak, że zakładamy, że to jest najlepsze rozwiązanie ze wszystkich na świecie i tylko takie warto stosować, bo czasami, głównie w przypadku dużych i zabytkowych dzwonów, silnik rotacyjny ma też swoje ogromne zalety. A skąd pomysł na to? No oczywiście narodził się pomysł na Śląsku, jest z wykorzystaniem, wykorzystany z techniki kopalnianej, dlatego że jak wiecie, mówiąc wprost, to się inaczej na Śląsku nazywa, ale dla Was winda, którą zjeżdżają górnicy na dół kopalni, ona ma taką specjalną bramę, taką zasuwę i do tych zasuw są stosowane od wielu, wielu lat silniki liniowe i stąd też Antoni Rduch przed wielu, wielu laty, kiedy rozpoczynał swoje życie zawodowe, drogę zawodową od kopalni, podpatrzył to rozwiązanie właśnie w kopalni i postanowił zastosować go do napędu dzwonu i stąd, i to było w latach 70., stąd wzięła się, no i to później stało się takim coraz bardziej powszechne w Polsce, aż w końcu zostało przyjęte w Europie i na świecie, ale też nie do wszystkich dzwonów te rozwiązania związane z silnikami liniowymi są stosowane. W Niemczech stosuje się silniki liniowe głównie do dzwonów mniejszych, tak szacuje gdzieś około do 200 kg. Większe są wyposażane w klasyczne silniki rotacyjne. Piotr Matejek. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Jak dawniej łożyskowano dzwony, zanim wynaleziono łożyska? No więc tutaj jest sytuacja, to możecie zobaczyć w sposób, no nie było klasycznych łożysk, nie było klasycznych łożysk kulowych wtedy, tylko po prostu się smarowało. I nawet w kościołach, na przykład w kościele mariackim, czy na Wawelu, jak podejdziecie do tych dzwonów najstarszych, to w miejscu łożysk były takie czopy montowane do zawieszenia i było widać takie ciemne zacieki. I to było właśnie związane z tym, że ponieważ żeby tam no te czopy nie pracowały w drewnie, nie było dużych oporów ruchów, nie zacinało się to, więc tutaj wykorzystywano do tego smołę. A smoła to jest produkt suchej destylacji drewna, więc tutaj co jakiś czas ktoś, kto się zajmował dzwonami, podchodził, smarował to miejsce smołą, zresztą tego było duże ilości, bo to widać po tych zaciekach, więc to było, można powiedzieć, pierwsze ułożyskowanie dzwonów w historii.
Kolejne pytanie, Kacper Gromowski pyta, ile lat ma zawód dzwonnika? No więc zawód dzwonnika jest tak stary, jak są znane w historii dzwony, czyli na przykład w Babilonii najstarszy dzwon ma 2900 lat, w związku z tym no, możemy domniemywać, że już wtedy musiał być dzwonnik, dlatego że ktoś tym dzwonem musiał poruszać, ktoś się musiał zajmować, więc wtedy też prawdopodobnie już był tam dzwonnik, który tym się zajmował. Później w Chinach, w starożytnym Egipcie, w Indiach, w Afryce, w obu Amerykach też w tym samym czasie powstawały dzwony i tak samo musiał być tam dzwonnik. W VI-VII wieku dotarły dzwony do Europy, w związku z tym tak samo też już wtedy w Europie zachodniej Anglii byli dzwonnicy. Natomiast o taką ciekawostkę Wam jeszcze podam, dlatego że chodzi o dzwony kościelne. One oczywiście do celów kościelnych były stosowane odrobinę później, natomiast najstarszy kościelny dzwon z 1388, przepraszam, najstarszy kościelny dzwon z 1038 roku znajduje się w kościele świętej Katarzyny w Bad Hersfeld w Niemczech. Jest bardzo specyficzny, ma bardzo specyficzny kształt i bardzo specyficzne brzmienie, które teraz Wam zaprezentuję. Sami posłuchajcie. Michał Kloska pyta, ode mnie też pytanie, jak wyglądają kulisy tych odcinków z Wejść na wieżę? Czy umawia się pan z księdzem, kiedy pan przyjedzie? Czy na wieżę wchodzi pan sam? Czy księża przygotowują panu wejście? Czyli jest już przygotowane, otwarte? Pozdrawiam z Bydgoszczy. No tutaj na początku chciałem pogratulować Michałowi, dlatego że Michał to jest taki bardzo, bardzo wytrwały pasjonat dzwonów i czasami wysyła mi na Messengera filmiki z niedzielnych poranków, kiedy już przed godziną 6 stawia się, czy to zima, czy lato pod kościołami bydgoskimi i w niedzielę nagrywa dzwony dzwoniące, także gratuluję wytrwałości i pasji. Natomiast z tym wejściem na wieżę, no to jest tak, że oczywiście no należy się wcześniej, ja się umawiam. To też jest tak, że z racji mojego zaangażowania zawodowego jest mi łatwiej tego typu rzeczy załatwiać. Natomiast tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę i tutaj też apel do Was, bo no coraz częściej widzę filmiki właśnie szczególnie młodych ludzi poniżej 18 roku życia. Wchodzicie na wieżę, nagrywacie. Bardzo bym Was prosił i apelował o to, żeby jednak robić to pod okiem dorosłych osób, dlatego że te wejścia na wieżę, one są bardzo niebezpieczne. No to są miejsca no słabo czasami zadbane, bardzo niebezpieczne, z przepaściami, z otworami, z słabymi dosyć odeskowaniami, więc tutaj jest no duże, duże ryzyko i niebezpieczeństwo. No, normalnie to powinno się mieć badania wysokościowe, żeby móc na takie miejsca wchodzić. Także ja do Was apeluję, róbcie to rozważnie. Starajcie się, żeby pod opieką być osób dorosłych, bo naprawdę o jakiś duży problem nie trudno, a jeżeli by zdarzył się jakiś wypadek z Waszym udziałem, to pamiętajcie o tym, że zamykacie absolutnie drogę do wejść na wieżę dla wszystkich innych, dlatego że wtedy już na pewno księża czy kościelni Was na tę wieżę nie wpuszczą. Także apeluję do Was wszystkich rzeczywiście o rozwagę, o to, żeby robić to z osobami doświadczonymi, z osobami uprawnionymi do tego, mającymi niezbędne badania. Także tutaj też dobre pytanie i apel do Was wszystkich. Mateusz Mati, jakie miasta, miasteczka, wsie planuje Pan zobaczyć w tym roku? No powiem tak, generalnie to te moje wizyty w różnych miejscach, one odbywają się w większości wypadków spontanicznie, czyli jestem w jakimś miejscu, stwierdzam, że jest to fajne, ciekawe miejsce, godne zainteresowania. Czasami wy w komentarzach piszecie o jakichś miejscach, które są interesujące, będąc w pobliżu też właśnie odwiedzam je i no, jakichś specjalnych planów nie mam.
Właściwie jeden plan mam. Planuję zrobić całą serię, ponieważ piszecie o tym w komentarzach. Cieszę się to dużym zainteresowaniem. Planuję odwiedzić kościoły na Śląsku głównie, gdzie znajdują się dzwony z ludwisarni Rudolfa Pernera z Passau, żeby też nagrać, jak one dzwonią, żebyście mogli zobaczyć, w jakim one są stanie, jaki jest ich dźwięk, bo też na przestrzeni lat zmieniał się profil tych dzwonów, więc też to na pewno będzie bardzo dla Was ciekawe i interesujące. I czy opowiedziałby Pan trochę o renowacji dzwonu Waszej firmy, jak to przebiega, jaki jest czas? No więc generalnie odbywa się to w ten sposób, że no mam już, nie ukrywam, duże doświadczenie w tej dziedzinie, ponad 20-letnie, natomiast doświadczenie firmy już jest ponad 50-letnie, więc mam skąd czerpać. Oprócz tego mam doświadczenia europejskie, światowe, wiem jak to się odbywa w znaczących firmach, ludwisarniach na całym świecie, więc najpierw oczywiście wymaga to oględzin, oceny stanu. Ja powiem tak, że patrzę na dzwony w sposób holistyczny, czyli taki całościowy. Dla mnie dzwon to jest wszystko. Łącznie z armaturą, to jest oprzyrządowanie, zawieszenie, serce, konstrukcja, a później dopiero napęd, to już jest ostatni element. Sprawdzam, jaki jest stan samego dzwonu, stan korony, czy nie ma jakichś drobnych pęknięć, więc jakby dokonuję oceny całościowej, na tej podstawie przygotowuję pewne opracowanie, które przedkładam oczywiście inwestorom, radom parafialnym, dla ich oceny i sprawdzenia, jakie są ich możliwości wykonania tych prac. No jeżeli rzeczywiście jest akceptacja, no to przygotowujemy to wszystko u siebie, no i już później profesjonalna ekipa wyjeżdża na miejsce z użyciem specjalistycznego sprzętu, wciągarek, demontujemy stare elementy, montujemy nowe, no i uruchamiamy cały system, więc cały taki proces w zależności od stopnia skomplikowania, on może trwać od tygodnia, mówię od wizyty, ekspertyzy do już finału, do miesiąca, a nawet 2 miesięcy, wszystko mówię zależy od stopnia skomplikowania, więc tu nie ma jakiejś jednej reguły, żeby na to odpowiedzieć. Trzecie pytanie jest bardzo interesujące i też by wymagało jakby dodatkowego odcinka. Czy odwiedzi Pan Licheń Stary i zobaczy, jak wygląda sytuacja z dzwonami? No Licheń Stary odwiedziłem 4 lata temu. Zostałem poproszony o dokonanie takiej ekspertyzy, jeżeli chodzi o dzwony, zarówno obok rodzice, jak i pozostałe dzwony, więc sytuacja Lichenia wygląda dosyć kiepsko, powiem szczerze. No jest tam największy odlany dzwon, największy w Polsce, polski odlany dzwon i największy dzwon, jaki dzwoni w Polsce. No teraz został większy odlany Vox Patris, natomiast on trafi za granicę do Brazylii. No jest, z Bogu Rodzicą jest sytuacja, no bym powiedział, nawet dramatyczna, dlatego że no, dzwon ten no, nie wydaje takich dźwięków, jakie mógłby wydawać, dlatego że po zmianie serca w zasadzie no, nie jest w stanie to serce pobudzić właściwie tych pierścieni dźwiękowych w dzwonie. Ono jest zdecydowanie za lekkie, to uderzenie jest takie, bym powiedział, tępe, mało dynamiczne. Można na filmikach sobie zobaczyć, jak ten dzwon dynamicznie i pięknie dzwonił oryginalnie, jak był z oryginalnym sercem. No tutaj jest też taki pewien techniczny, też techniczne skomplikowanie, dlatego że ten dzwon, on nie jest ani na zawieszeniu prostym, ani na takim pełnym zawieszeniu wykorbionym, w związku z czym na początku ten dzwon musiał osiągnąć bardzo długi wychył, aby to serce opadało, dlatego że no, ma tendencję do bycia sercem tak zwanym latającym, czyli do bicia do przodu, więc tutaj uważam, że należałoby, jest to wręcz niezbędne, aby ten dzwon wyposażyć w nowe, właściwe serce, aby uzyskać efekt latającego serca, czyli bijącego do przodu. I wtedy dzwon ten mógłby rzeczywiście zadzwonić w całej okazałości, wydobyć ten dźwięk, jaki powinien, jaki wynika z jego wielkości, jego masy, z jego profilu, grubości pierścienia odsercowego. No ale niestety jest jak jest. Uważam, że no, jest to kiepska sytuacja dla tego dzwonu. No, nie jest on w pełni wykorzystany, jakby mógł. I taka też była moja opinia, no ale na razie sytuacja jest zawieszona w próżni. Być może zmieni się to w jakimś bliższym bądź dalszym czasie, ale uważam, że największy dzwon w Polsce zasługuje na zdecydowanie lepsze oprzyrządowanie i takie też stanowisko przedstawiłem. Myślę, że ponieważ pytań mam dosyć dużo, no postaram się jeszcze na nie odpowiedzieć. Piotr Matejek pisze, dlaczego w Polsce dzwony wiesza się głównie na jarzmach łamanych? Skąd ta moda się wzięła? Pozdrawiam serdecznie.
Więc sytuacja wynika z kilku powodów. Przede wszystkim brak w Polsce jest norm mówiących o tym, jak powinny być dzwony zawieszone, jak powinny być usytuowane, jak powinny być dzwony dobierane muzycznie. Po wojnie, jakby z uwagi na trudną sytuację, no nikt nie zwracał, chodzi o materiały, nikt nie zwracał uwagę na to, jakiego materiału powinien być wykonany, jak powinien brzmieć. Po prostu cieszono się, że w ogóle dzwony są, że jest materiał, że da się z czegoś ten dzwon odlać. Więc tutaj jakby biorąc pod uwagę, że dzwon już był, że to już była radość dla księży, dla parafii, no już o takich szczegółach jak sposób dzwonienia, twardość serca, no to już nikt na to nie zwracał uwagi. Dla architektów projektujących dzwonnice wolnostojące, których po wojnie nastąpił prawdziwy wysyp, no dla nich jakby no nikt nie zwrócił uwagi na walory muzyczne, na walory estetyczne, na walory dynamiki. Dla nich po prostu była najważniejsza rzecz siły dynamiczne generowane podczas dzwonienia. A jeżeli przy zawieszeniu wykorbionym ta siła dynamiczna jest 1,5-krotnością wartości masy dzwonów, przy zawieszeniu prostym 3,5-krotną wartością masy dzwonów, no to każdy z konstruktorów, projektantów wolał wziąć dzwon czy zaprojektować dzwon na zawieszeniu wykorbionym i miał sprawę dzwonów, bo nikt mu nie zwrócił uwagi, ile traci się, stosując jarzma wykorbione. Już nie mówię o tym, ile dzwonów straciliśmy, dzwonów zabytkowych, które przy tym sposobie zawieszenia ulegały pęknięciu, dlatego że wtedy przy ruchu dzwonu serce w przeciwną stronę dzwoni, w przeciwną stronę, ruch serca wykonany jest w przeciwną stronę, w związku z tym opada kula z całym swoim ciężarem, dźwięk jest przytłumiany, ta jakość dźwięku nie jest taka, jaka by mogła być, nie ma tej delikatności, subtelności, w związku z tym no tutaj pogarszamy w sposób znaczący jakość dzwonu, brzmienie tego dzwonu, jak również zasięg słyszalności i po prostu no, ta sytuacja powoduje, że no, te dzwony tracą na jakości, a nie zyskują, więc to wynika właśnie z tych kwestii. No dzisiaj, mając tą wiedzę, mając rozwiązania w sposobie wibroizolacji, wiemy jak konstruować odpowiednio serca, no tutaj te siły, one, umówmy się, one tak na papierze wyglądają, że to są duże, ale stosując system wibroizolacji, my też te siły, ten wpływ dzwonów na wieżę minimalizujemy i można, stosując nowoczesne środki, rzeczywiście te dzwony przywracać na jarzma proste, gdzie tak naprawdę no, tylko możemy zyskać, a wpływ na wieżę jest bardzo minimalizowany i ograniczony. I to było już pytanie 12. Dzwony Górnego Śląska. Czy da się przestroić dzwon o 1 ton niżej? Dlaczego jedne firmy stosują tylko jarzmo proste, a niektóre stosują jarzma wykorbione? No więc jeżeli chodzi o przestrojenie dzwonu, to tak. Dzwon, jeżeli jest podwyższony, to obniżyć ton można, tylko czasami można nawet o ton, takie próby też podejmowałem i to odbywało się i było to skuteczne, natomiast no, trzeba pamiętać, że obniżając powiedzmy prymę, ma to też wpływ na tony poboczne, czyli na tercję, na kwintę, na dolną oktawę górną, dlatego też trzeba bardzo to robić ostrożnie, że zbyt duża ingerencja w określony ton, czyli zbyt duża, jeżeli próbujemy zbyt mocno obniżyć w danym miejscu, my możemy pozostałe alikwoty tak samo w sposób jakby w drugą stronę je możemy przeciągnąć, mówiąc tak obrazowo, w związku z tym no nie zawsze się da. Należy wykonać najpierw analizę częstotliwościową i zobaczyć, o ile jakby da się te dzwony poobniżać, żeby później nie przeciągnąć na przykład tercji albo kwinty, albo dolnej oktawy. Pytanie, o co nam chodzi o... I też powiem, że to a konto tego pytania, jeżeli chodzi o czy dzwony przeszkadzają właśnie. Czasami też niedostrojenie dzwonów powoduje takie wewnętrzne rozstrojenie nerwowe. Ludzie to odczuwają, że coś ich drażni, denerwuje.
nie mogą tego wprost wyartykułować, co jest tak, to jest tylko ich wrażenie, więc tutaj też było takich parę projektów, gdzie nawet na wieży dzwon da się dostroić, więc taka możliwość techniczna jest. No oczywiście najpierw to powinno być poprzedzone analizą muzyczną i na tej podstawie jestem w stanie powiedzieć, jak ten dzwon jestem w stanie, w jaki dokładny sposób dostroić. Natomiast w niektórych przypadkach rzeczywiście o ton można obniżyć. W większości to jest, że o pół tonu obniżamy i można ten dzwon delikatnie dostroić, nawet nie zdejmując go z wieży. No i pytanie, dlaczego jedne firmy stosują jarzmo proste, a niektóre wykorbione? No tutaj to jest prosty rachunek ekonomiczny. Przy jarzmie wykorbionym potrzeba jest mniejszej siły do kołysania tych dzwonów, a co za tym idzie, można zastosować mniejszy silnik, jest to rozwiązanie tańsze, można wykonać bardzo proste serce toczone. Przy jarzmie prostym trzeba zastosować serce z dłuższym ogonem, trzeba znać dokładnie, jak powinny te proporcje wyglądać, gdzie powinien być środek masy tego serca, żeby uzyskać taki optymalny balans pomiędzy kątem wychylenia i właściwym biciem tego dzwonu w dwie strony i dynamiką, więc tutaj to rozwiązanie, wymiana jarzma na proste, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, jak to dokładnie zrobić, jak serce skonstruować, no i też musi być odpowiednio do tego dostosowany napęd, więc niestety idąc po najmniejszej linii oporu, firmy robią jak robią, ale nie wszystkie, co cieszy i też jakby powoli się to zaczyna zmieniać. Jeszcze jedno pytanie zadał Mikołaj Czarniak. Który region Polski lub która diecezja ma Pańskim zdaniem najbardziej zadbane dzwony i najwięcej ludzi oddanych tej sztuce? Obstawiam na krakowską, czy mam rację? No, masz rację. Rzeczywiście krakowska diecezja, jak chodzi o dbałość dzwonów, jest chyba na pierwszym miejscu, ale też, co jest warte podkreślenia, Kraków ma szczęście do fantastycznych ludzi. Obecnie taką osobą jest pan Andrzej Bochniak, główny mechanik dzwonu Zygmunta, który naprawdę z wielką troską, by nie powiedzieć miłością, opiekuje się tymi dzwonami krakowskimi, doradza księżom, jak należy tymi dzwonami się zajmować. W związku z tym, no, jest ten poziom świadomości w Krakowie zupełnie inny, aniżeli w innych diecezjach czy archidiecezjach. I tutaj rzeczywiście, no, w jednym z odcinków widzieliście też początek XX wieku, zresztą jego tablica pana Tomkiewicza jest na Bazylice Mariackiej, dzięki niemu został uratowany dzwon Tenebra, dlatego że znalazł sposób na to, jak ten dzwon uratować, jak go zespawać, więc jakby ta tradycja tych dobrych dusz dla dzwonów jest w Krakowie od już, zobaczcie, set lat, więc myślę, że to też jest jednym z powodów, że taka troska i taki poziom techniczny i poziom wiedzy, świadomości, a nie inny, jest w Krakowie. No inny, jeżeli chodzi o inne diecezje, no tutaj katowicka to też najbardziej, jeżeli chodzi o automatyzację, o takie dbanie o dzwony, no to jest wysoko w rankingu, bym powiedział. No troszkę nie ma szczęścia do dzwonów odlewanych w latach 2000 wzwyż, no ale to już jest inna sprawa, no trudno, tak to jest. Sami wiecie, jak te dzwony wyglądają jakościowo na filmikach, które są w internecie, możecie to sami ocenić. Dopowiem jeszcze, że przed wojną 90% dzwonów na Śląsku to było z odlewni Karola Szwaby z Białej, także możecie domyślić się sami i wyciągnąć wnioski, ile Śląsk po wojnie stracił, ale to jest też temat na osobny odcinek. Także dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz chciałem Wam serdecznie z tego miejsca podziękować za Waszą aktywność, za te subskrypcje, za udostępnianie tego kanału, za propagację dzwonów w świecie, bo chcę Wam powiedzieć, że dzięki Waszej aktywności, dzięki temu, że o dzwonach się mówi,
coraz lepszy jest klimat dla dzwonów w Polsce. Wiadomo, że to wymaga ciężkiej pracy, nie jest to proces taki na chwilę, jest to, wymaga to długotrwałej edukacji, ale mam taką nadzieję, że dzięki Waszej pomocy, dzięki Waszej aktywności, dzięki temu, że będziecie zapraszać do naszej grupy facebookowej i wśród księży, jak i wśród mieszkańców danych miejscowości będzie coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o dzwony w społeczeństwie. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.